Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów o wibracjach osób. Jedne osoby oczywiście są pozytywne, drugie są negatywne. I chciałem powiedzieć, że wielokrotnie mi tutaj osoby dzwonią, zbadają mi tą osobę, zbadają mi tamtą, czy ta osoba jest dobra, czy ta jest osoba zła. Ja chciałem powiedzieć, że wielokrotnie jest tak, że osoba może nie jest złą osobą, nie ma złego charakteru, nie zachowuje się w zły sposób, ale po prostu jest to osoba, która pracuje albo przy komputerze, albo przy pulpicie elektronicznym. Jest to osoba napromieniowana, jest to osoba, która posiada złe energie, w związku z tym, że miejsce, w którym żyje, miejsce, w którym mieszka, występują różnego rodzaju złe energie. Czy to mogą być energie od żył wodnych, czy to są energie od jakiejś stacji nadawczej, czy to są jakiekolwiek inne energie, które są negatywne i znajdują się w miejscu, gdzie mieszka i przebywa dana jednostka. Czy to może być kobieta, mężczyzna, to już wszystko jedno. Ja chciałem powiedzieć, że wielokrotnie badałem osoby i po prostu nie tyle, że są złymi osobami, ale że po prostu tylko i wyłącznie są to osoby napromieniowane złą energią. Posiadają negatywne energie, które znajdują się w pewnych miejscach. Także nie możemy twierdzić, że osoba ma minus 2, minus 18, czy ma minus 7, że to jest osoba zła, bo wielokrotnie może być tak, że po prostu osoba daje na minus 7 z tego względu, że śpi na żyle wodnej albo ma przedmiot, który daje promieniowanie kształtu. Może mieć jakiś specjalny krzyż. Wiadomo, że krzyż, taki krzyż niemiecki z ostrymi końcami u góry, tak co nosili Niemcy jako odznaczenie bojowe, no to właśnie taki krzyż jest, źle promieniuje. To ma jakby takie trójkąty, prawda? Takie trójkąty ma po wszystkich stronach i to nie jest krzyż normalny taki, jak jest w kościele, tylko to jest po prostu taki krzyż jakby z ostrymi zakończeniami. No to właśnie taki krzyż źle promieniuje. Jak również wszelkiego rodzaju rzeczy, które wieszamy, jakieś sowy, jakieś orły wypchane, to też te przedmioty, które są namalowane, obrazy czy wypchane, pewne statuły, które mamy w domu, jakieś orłów, jakieś sowy wypchane, no to po prostu to będzie nam źle promieniowało i to też będzie oddziaływać na nasze zachowanie, na nasze samopoczucie, że będziemy osobą nerwową, że będziemy osobą zestresowaną i będziemy osobą, która promieniuje na promieniowanie negatywne, na minus 7, na minus 8, na minus 10, nawet do minus 18. Jeżeli jakiś przedmiot jest bardzo negatywny, może dać na minus 18 albo na minus 30, jak w przypadku hebanu, czy jeżeli ktoś ma Diefenbachię w domu, szkodliwą roślinę, wówczas też te wszystkie rośliny, niektóre trzeba też po prostu dobrać do swojego domu, by nie być osobą napromieniowaną negatywnie. Ja dodam, że aronit, nasz odpromiennik, jeżeli osoba jest napromieniowana, może go nosić w kieszeni, to w jakimś tam stopniu pomoże, prawda? Ale jeżeli w domu znajduje się przedmiot, który źle promieniuje, a my mamy aronit, który promieniuje dobrze, no to ja bym proponował, żeby tą roślinę, czy ten przedmiot, czy ten obraz, który źle promieniuje, po prostu wyrzucić z naszego domu, bo ten obraz, czy dana statua jakiejś sowy, czy orła, no, nam będzie po prostu szkodzić. Ewentualnie gwiazdki, które są poprzyklejane na szybie. Jest teraz taka moda, że się przykleja takie żelkowe gwiazdki na szybę, bo to ładnie dekoracja, bo to pięknie wygląda. Jakieś księżyce zaostrzone, nie księżyce na pół, tylko po prostu zaostrzone takie księżyce, bardzo takie dekoracyjne, się przykleja na szybę, bo to widziałem w Niemczech. Tak właśnie pewna moja znajoma przyklejała swojemu dziecku w pokoju tam, gdzie przebywa, gdzie odrabia lekcje i tak. Także chcemy dobrze zrobić dziecku, a robimy źle, ponieważ te gwiazdki, te półksiężyce po prostu zaszkodzą temu dziecku. Będzie dziecko chodziło napromieniowane, nabuzowane negatywną energią i nie będzie czuło się dobrze w tym pokoju. To jest właśnie kilka takich uwag na temat tego, że osoba nie tylko może być negatywna w związku, że jest negatywna i że ma złe zachowanie na każdy dzień, ale również z tego powodu, że może być napromieniowana promieniowaniem
albo geopatycznym, albo promieniowaniem elektromagnetycznym, albo jakimkolwiek innym rodzajem promieniowania, które pochodzi również od uskoków tektonicznych. Dodajmy, że uskoki tektoniczne, jak jeżeli płyty tektoniczne trą o siebie, wówczas też jest pewien rodzaj promieniowania, który jest też szkodliwy dla naszego zdrowia. To właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, żebyście nie mówili mi, że dana osoba promieniuje na minus 7, to jest osoba zła, ponieważ nie jest tak do końca zła, tylko po prostu jest napromieniowana. Takiej osobie po prostu można w jakiś sposób nam pomóc, jeżeli ktoś chce, żeby jej pomóc. A jeżeli nie chce takiej pomocy otrzymać, no to po prostu ja takiej osobie już nie będę pomagał, ponieważ nie ma sensu pomagać osobie, która nie chce tej pomocy otrzymać. Chciałem skomentować, że promieniki aronity możecie zakupić na linku pod YouTube'em, pod naszym filmikiem. Tam znajdziecie nasz sklep internetowy, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Także serdecznie Was pozdrawiam. Jeżeli ktoś chce, może do nas pisać. I do widzenia.